Hej kochani, przychodzę dzisiaj do Was kolejnego dnia w tygodniu z Piskatolucji. Mam nadzieję, że się cieszycie, że codziennie dodaję filmiki, więc kciuki w górę. I dzisiaj przychodzę z holem, tak, znowu z holem, ale nie z holem kosmetycznym, tylko z holem takim ubraniowym, głównie butowym. Więc mam nadzieję, że w mojej grupie fanów z YouTube'a, subskrybentów, są osoby, które lubią takie hole, bo wiem, że nie wszyscy lubią takie hole z kolorówką, z kosmetykami, więc pomyślałam, że taki film też wgram. Ostatnio kupiłam trochę butów, jak na mnie, bo ja w sumie mało mam tych butów. I co? I zaczynamy. Głównie to jest haul tak naprawdę z Vinted. Są dwie rzeczy, nie z Vinted, więc może już zacznę. Pierwsza rzecz to jest taki kardigan, który miałam właśnie pierwszego dnia, gdy zaczynałam ten tydzień z Piskatolucji i to był haul z natury. I właśnie możecie zobaczyć, że wtedy miałam ten sweterek. Zaraz Wam go już tutaj pokazuję. Czy w sumie ciężko będzie mi go pokazać. To jest taki szary kardigan. O, taki w sumie powiem Wam, że dość cienki. Ja w sumie czegoś takiego potrzebowałam, żeby tylko narzucić. Nawet jak jest lato, ale jest czasem trochę chłodniej, żeby narzucić. W sumie cały czas z nim chodzę. Chyba będzie w ulubieńcach maja. Bo naprawdę jest świetny i to jest rozmiar L. Zapłaciłam za niego 39 zł, więc wydaje mi się, że to jest dość tanio, jak na, powiedzmy, taki sweter. Coś mi tutaj sterczy, ale nie przejmujcie się tym, bo to jest od mojej pięknej grzywki. I naprawdę jest bardzo fajny, bardzo fajnie się nosi, jeszcze go nie prałam, ale mam nadzieję, że się nic z nim nie stanie. I wrzucamy na łóżko. Okej, okay. I taką rzecz jeszcze nie... Nie z Vinted, to poczekajcie, szukam, już znaleźć nie mogę. To jest stanik, nie wiem czy powinnam Wam pokazać staniki, ale to jest stanik sportowy. Kupiłam go w Lidlu za 20 zł, w sumie kupiłam dwa, ale mam na sobie. I jest to taki stanik. W sumie tam był tylko jeden rozmiar tych staników, tak wygląda. Bardzo mi się fajnie nie nosi, w ogóle po praniu nic się z nimi nie stało, mam jeszcze na sobie taki biało-czarny. Były różne kolory, naprawdę są bardzo elastyczne, bardzo fajne, dobrze utrzymują piersi, gdy ćwiczymy, więc jestem z nich bardzo zadowolona i naprawdę są bardzo fajne. I teraz może zacznijmy z tymi butami. Może pokażę Wam buty z Lidla, które kupiłam ostatnio, to jest mój najświeższy zakup. To są takie buty różowe. Nie wiem, czy je widzieliście. Ja mam dość dużą nogę, ale udało mi się kupić, bo ja normalnie noszę 42. Wiem, noga jak rozmiar mniejszy od kajaka. Ale to jest 41 i powiem Wam, że myślałam, że będą za małe, ale są świetnie dopasowane. Naprawdę nie muszę też rozwiązywać nie wiadomo ile i mogę je swobodnie założyć. Super mi się w nich ćwiczy, bo już ćwiczyłam w nich parę razy i są naprawdę świetne. Zapłaciłam za nie 39 zł i naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. I jeżeli jeszcze są w Lidlu, to Wam serdecznie polecam, bo kolor jest przecudny. I na podłogę. Dalej potrzebowałam balerin i kupiłam baleriny trzy pary. Tak. Pierwsze to są już takie, no, trochę w środku nie wyglądają za estetycznie, no bo jednak, wiecie, chodzi się w nich. Ale ogólnie wyglądają tak. Są bardzo ładne, w sumie chodzę w nich codziennie, wiecie, no jak chodzicie w butach codziennie, bo jednak one nie będą zawsze wyglądały pięknie. Ale tak wyglądają. Bardzo mi się podobają takie właśnie kwiatuszki. Chodzę w nich codziennie, są bardzo wygodne, zapłaciłam za nie 60 zł i no naprawdę bardzo je lubię. Kupiłam je na Allegro, link do sprzedawcy podam Wam na dole. U niego też kupiłam takie buty. Takie też baleryny w takim samym stylu, tylko takie trochę ażurowe. I one są właśnie takie bielutkie. I też są bardzo, bardzo fajne. W sumie jeszcze z nich nie chodziłam, ale strasznie mi się jakoś tak spodobały. Ale na jakieś okazje takie, wiecie, no nie wiem, gdzie muszą być bardziej elegancko ubrane, bo te noszę na co dzień, więc one no widać, że już są trochę przechodzone, prawda? Nie będą czyściutkie. Ale właśnie tych chodzę na co dzień, a teraz te, które Wam pokażę i te białe, które pokazywałam Wam przed chwilą, czekają na jakąś, na swój debiut, na jakąś okazję, nie wiem, może jakiś outfit z nimi na kredence czy coś. Tak wyglądają, bo też są właśnie takie ażurowe, też są bardzo ładne i mi się podobają, chociaż jakoś się nie mogę do nich przekonać, powiem Wam, jakoś uważam, że źle w nich wyglądam, moja mama mówi inaczej, no ale zobaczymy, może jeszcze się w nich Wam pokażę. I teraz buty z Vinted. Pierwsze to są takie sandałki.
już wam. One są niby z BBC, czyli z tego, z Bompricksa. No ale ja je kupiłam na Vinted. Już nie pamiętam, ile kosztowało. Napiszę wam to chyba na dole. Takie jest taką tutaj aplikacją. Też mi wygodnie chodzi, byłam w nich raz, bo jest trochę za chłodno jeszcze. Ale no, tak wyglądają. Spodobało mi się. Mam nadzieję, że to się wszystko nie odpruje. I ostatnie buty to są takie tenisówki, to były dopiero pralne, więc nie są już w najlepszym stanie, są pognięcione. Ale tak wyglądają też takie różowe tenisówki, one są już bardziej takie... A, w ogóle, a propos jeszcze tych butów, tych z Lidla, są bardzo, bardzo lekkie, nie są w ogóle ciężkie, chociażby się wydawało, więc fajne mam na lato, nie będzie się noga w nich płodzić i wiecie, są takie lekkie. No a te tenisówki też zapłaciłam za nich chyba 40 zł, takie zwykłe do pochodzenia, do polatania po ulicy, też są fajne. Teraz ubrania z Vinted. Pierwsza bluzka, już nie pamiętam ile za nie zapłaciłam, bo chyba kupowałam je w paczce. Przynajmniej moja mama kupowała, więc no nie powiem wam ile każda kosztowała rzecz. Pierwsza bluzka no to jest taka, wiem, szeroka, aż się w kadr nie mieści, bo to jest ogólnie taka bluzka nietoperzowata. Na dole wygląda tak. I też jest bardzo fajna, z bardzo fajnego materiału, miękkiego i już w niej chodziłam, bardzo mi się podoba. Druga bluzka, która mi się podoba najbardziej, ona jest ogólnie mokra, bo ja ją wzięłam z suszarki, z prania, bo dopiero się wybrała, chciałam wam ją pokazać. No tak wygląda, wiem, ogromna. Byłam w niej też w ostatnim filmiku, tym co nagrywałam vlog i też potem chyba ją zakładam, nie powiem, ale bardzo mi się dobrze w niej ćwiczy, jest naprawdę bardzo fajna, szeroka i bardzo się w niej dobrze czuję i co tu więcej mówić. Fajna jest po prostu i tyle. Następna bluzka jest taka fioletowa bluzka z taką aplikacją tutaj. Tutaj ma taką kieszonkę, chyba ją przyszyję, bo cały czas tak jakoś odchodzi. I ona jest taka i jest taka tutaj ścięta. Widzicie? Ale też jest bardzo fajna, w ogóle nie odkryła mi tylko ani nic. Też jest taki przyjemny, niegniecącego się materiału. Więc jest też fajna. I ostatnią rzeczą spodnie, które uwielbiam, też są z Vinted. Tu jest napisane, że to jest jakaś firma Bibim, nie znam. Takie fajne, które mi się już od dawna marzyły. To są ogólnie rurki. Takie właśnie poprzecierane jakby, no strasznie mi się podobają, strasznie je lubię i naprawdę no cały czas nie chodzę, jest trochę obcisłe, to jest rozmiar ogólnie mniejszy niż ja noszę, ale się z tego cieszę, się wcisnęłam w nie i naprawdę mi się podobają, w sumie wchodzę, no wchodzę nie codziennie, piorę, potem noszę jakieś kilka dni inne i te. Jeszcze mam nowe spodnie, których wam nie pokażę, bo mam je na sobie. To są zwykłe spodnie na gumkę, czarne, takie trochę niezbyt długie, trochę przed kostkę. Pokażę wam je w jakimś po prostu innym filmiku. I no to jest wszystko na ten haul. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie okejki, subskrybujcie po więcej, żeby być na bieżąco z moim kanałem i ja się z wami żegnam. Zapraszam was właśnie do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i widzimy się w kolejnym dniu. Pa, pa!